Witam wszystkich w kolejnych odcinkach Zagrajmy Phoenix Wright Ace Attorney. Po króciutkim specjalu z gry Obóz Walk, no wracamy do tego już głównego mojego długaśnego let's playa z Phoenix Wrighta. Okej, ale mimo wszystko ten let's play, no już bliżej jak dalej, to mogę na pewno powiedzieć. To jedyne co mogę powiedzieć. Tak, dzisiaj kontynuujemy epizod Turnabout Samurai, wciąż jesteśmy w tym epizodzie numer 3. Dzisiaj czeka nas ostatnie w nim śledztwo. I bez zbędnego przedłużania, dzisiaj tylko powiem, że będziemy się starali ustalić, kto z dwóch osób obecnych w studiu drugim w dniu morderstwa 15 października mógł popełnić ten haniebny czyn. Reżyser Salmonella czy producentka Divesquez? Kto jest winny? Tego dzisiaj będziemy próbowali się dowiedzieć. Było blisko, a Mia? Naprawdę? Szkoda, przepraszam, że to ominęłam. Maja! Więc co się stało? Cóż, teraz myślę, że mam już całkiem duże pojęcie, kto to zrobił. Teraz wszystko, czego potrzebuję, to motyw i dowód. Wow, nieźle, Nick. Pod tym, z obecnym systemem rozpraw, jutro jest ostatni dzień, jaki tylko będziemy mieli do dyspozycji. System rozpraw? A cóż to jest? To jest nowy system sądowniczy, który został wprowadzony 2 lub 3 lata temu. Mieli oni tak dużo spraw w tym systemie, więc postanowili przyspieszyć cały proces. Więc pod tym systemem rozprawy muszą się kończyć w 3 dni? Tak, no całkiem, no po prostu taki właśnie jest. Cóż, a więc nie mamy czasu do stracenia. Tak, jako że Maja nie wie, co się stało na poprzedniej rozprawie, a my możemy sobie przy okazji troszkę odświeżyć pamięć, to teraz pogadajmy o tych trzech możliwościach. Najpierw stalowy samuraj. Nie łapię tego, Maja. Po co pan Hammer mógłby kraść kostium stalowego samuraja? Co? Masz na myśli, że pan Hammer ukradł... nosił ten kostium? Tak. Ale pan Hammer był ofiarą, Nick. Dlaczego on miałby przechodzić przez to wszystko, żeby tylko go ukraść? To właśnie musimy dzisiaj rozkminić. Okej, alibi reżysera. Co się stało, co się wydarzyło podczas zeznań reżysera? Cóż, jest teraz całkiem jasno, że producentka i reżyser byli w tej chatce. To oznacza, że zabójcą musi być któryś z nich. Naprawdę? Czemu? Ponieważ prawdziwym miejscem morderstwa było studio drugie, gdzie właśnie jest ta chatka. Co? Czy Maja zawsze była taka... tak łatwo się ekscytowała? Tak, to dla nas też był niezły szok. Jakieś pomysły? Cóż, czy zauważyłaś coś, co mogłoby nam pomóc? Nie mogę widzieć, co się dzieje wokół, kiedy jest tutaj Mia, więc nie, nic nie zauważyłam. Jasne. Może powinniśmy pogadać z WP? WP Powers, racja. No, i to właśnie robimy. Poruszamy się do więzienia. No i jest nasz Powers! Panie Wright! Bardzo dobrze dzisiaj panu poszło. Dziękuję. O, dzięki. Czy mógłbyś nie wyglądać tak, jakbyś miał za chwilę wybuchnąć morzem łez? Wow, Nick. Musiałeś być tam naprawdę zaskoczony. Ty też mogłabyś wyglądać tak... mogłabyś przestać wyglądać tak wrażliwie. Hej, WP, został tylko jeden dzień. Zacznijmy odliczanie. Tak. Tak naprawdę nie ma niczego, co mógłbym innego wam zrobić, żeby pomóc. Tak naprawdę to ja nie jestem pewna, co mam tutaj robić. Proszę, to nie jest temat do żartów.
Aha, że tylko Phoenix wie, po co on tu jest tak naprawdę. Producentka Vasquez. O niej tak naprawdę najmniej wiemy ze wszystkich postaci w tym epizodzie. Czy mógłbyś mi opowiedzieć coś o pani Vasquez? O, pani producent! Jest ona bardzo szanowana w tej branży. Mówią nawet, że ona jest geniuszem. Geniuszem? Przebywa ona w Global Studios przez ponad 5 lat. Dobrze czy źle, nikt nie ośmiela się jej rozkazywać. A czemuż to? Kiedy tylko ona pojawiła się w tej branży, mieliśmy same hity. Global Studios było wtedy na swoich kolanach, ale ona je podniosła z ruin i sprawiła, że lśni tak jak dziś. O, i co? Nic, zapomnijcie o tym. Ja i tak tylko słyszałem jakieś plotki. Plotki? O tym mówiła asystentka wcześniej. Reżyser Manella. Lol. Czy mógłbyś mi opowiedzieć o panu Manelli? O, on tak naprawdę był wcześniej podrzędnym reżyserem. Ale coś w jego pracy złapało uwagę Vasquez. Ona dostarczyła mu pomysł stalowego samuraja. A teraz wszyscy znają imię Sal Manella. Phoenix nie znał. Słyszałem też, że jest on po prostu na jej posługi. Kiedy ona tylko mówi skacz, on pyta jak wysoko. No i zawsze tak jest. Mogę sobie wyobrazić, że on jest takim pomiotłem, ale nie mogę sobie wyobrazić, że on skacze. Pan Hemmer? Zastanawiałem się co do pana Hemmera. On kiedyś był wielką gwiazdą, racja? Ale on po prostu spuścił swoją twarz na ziemię. O, tak, macie rację. Tak naprawdę, on był moim modelem, kiedy, no po prostu takim jakby idolem, kiedy wchodziłem w ten biznes. Ale on po prostu przestał brać wielkie role. I wtedy zaczął pojawiać się tylko w małych produkcjach w Global. Jak on mógł to zrobić? Naprawdę nie mogłem się doczekać sequelu Samurajskiego Lata. Nie, naprawdę, kto wymyśla te wszystkie nazwy? Samurajskie Lato, Stalowy Samuraj, Różowa Księżniczka, Wojowniczka Małego, Olde Tokio, też Olde Tokio z samurajem. On po prostu porzucił bycie gwiazdą 5 lat temu. Właściwie, teraz kiedy o tym pomyśleć, to było właśnie wtedy, kiedy pani Vasquez przybyła do Global Studios. 5 lat temu? Dziwne. Dobra, główna brama Global Studios. No, tyle na razie Ojej, już ty musisz to wstać. Nie, tylko tyle wydusimy na razie od Powersa. Teraz Allback. Stara wiedźma na pewno jest dzisiaj cicha. Wiesz, to miejsce jest teraz naprawdę spokojne. Nick? Myślę, że jej uwaga jest obniżona dziś. Tak? Założę się, że nawet moglibyśmy zjeść te pączki w budce dla ochrony, jeśli tylko byśmy chcieli. Zjecie, umrzecie. Ona żyje. Dobra. Zjecie, umrzecie. Nie ma to jak bezpośrednie gadanie. Mamy praktycznie te same tematy do rozmowy co z Powersem. Najpierw producentka Vasquez. Zastanawiałem się co do pani Di Vasquez, tej producentki. O, wszystkie grube ryby ze studia kochają ją. Więc ona zawsze dostaje to, czego chce. No, wygląda na coraz bardziej zgorzkniałą. Czy pani nie lubi tej producentki? Spójrzcie, ludzie ze studia nie chcą, żebym o niej rozpowiadała jakieś plotki, więc przepraszam. Okej, nie mam tego za złe. Chociaż raz, Manella. Mogę cię zapytać o Sala Manelle, reżysera? Sal? On jest miękki. Pomiotło.
robi wszystko, czego tylko żąda od niego Vasquez. Ona traktuje go jak ostatnią szmatę, ale myślę, że on to lubi. He? Dlaczego ktoś miałby lubić być tak traktowanym? To nie ma żadnego sensu, czy tak, Nick? Nie ma sensu, Maja. Dziwne. Ale Manela LOL też jest dziwny, LOL. LOL, Rofl. Co do pana Hemera? Arr! Słyszałem o tym, co powiedziałeś dzisiaj. Wścibski chłystek. Biedny stary Hemer. Wciągnąłeś jego gwiazdę z nieba i po prostu na nią nadepnąłeś. Nazywając go jak kryminalistę. Złodzieja! Ja tego nie zapomnę! O, tym razem jest naprawdę wkurzona. Słuchaj do mnie, chłystku. Mój biedny stary Hemer nigdy by nie mógł zrobić czegoś takiego. Dlaczego miałby kraść kostium Powersa, żeby mógł się przeze mnie przyślizgnąć? On nigdy nie dopuścił się tak... on nigdy by tak po prostu nisko nie upadł. To niemożliwe. To był Powers! Czy tak? Założę się, że to miałeś właśnie do powiedzenia. Dobra, teraz lecimy do strefy dla pracowników. Może tutaj znajdziemy coś ciekawego? A może nie. Przypuszczam, że dzisiaj też nie filmują. Chciałabym zobaczyć, jak oni filmują. Tylko raz. Kiedy ta rozprawa... ta rozprawa skończy się i będzie już wykonana jutro. Możesz później zobaczyć ich filmowanie. Tak przypuszczam. To tu znalazłeś tą butelkę ze środkami usypiającymi, racja? Aha. Zastanawiam się, czy są jakieś tutaj inne poszlaki. Ja! Nie! Nie dotykać! A, detektyw Dick Gamszu. O, przepraszam, koleżanko. Nie chciałem cię przestraszyć. Nie chciałem? Prawie miałam atak serca. Przypuszczam, że czasami mogę być nieco dramatyczny. Przypuszczam, że to jest gdzieś we mnie ukryty aktor. W rzeczy samej, dramatyczny. Zresztą, jestem tutaj po to, żeby zbadać ten talerz na tym stole. Chwila, szukasz śladów tabletek usypiających? Tak, kolego. Byle jakichś po prostu śladów. Okej, więc szukajmy razem. Talerz. A więc szukasz śladów środków usypiających? Jak masz zamiar to zrobić? Przez dokładne badanie musiałbym zabrać ten talerz aż do, po prostu do wydziału mojego. Ale mamy dzisiaj możliwości, żeby zrobić takie same badanie właśnie tu. Nasz gość gość od tych wszystkich badań dał mi trochę takich testów na takie środki. Takie. To reaguje na środki usypiające, rozumiecie? Jeżeli są tutaj jakieś ich ślady, to zmieni to kolor. Wow, niezłe. Cóż, detektywie Gamszu, więc na co jeszcze czekasz? No już, wszystko we właściwym czasie, koleżanko. No cóż, te całe testowanie zmieniło właśnie kolor, dało wynik. A więc były tutaj użyte środki usypiające na tym talerzu. Wygląda na to, że tak. No i właśnie, talerz po steku dodany do zapisów sądowych. Dobra, teraz mamy już tylko dwie opcje. Po pierwsze, badanie. No i jak idzie pańskie śledztwo? Żeby tak być szczerym, to naprawdę bałagan, kolego. Jedni myślą, że powinniśmy dalej gonić sprawę przeciwko Powersowi, ale inni mówią, że byśmy po prostu porzucili wszystkie nasze przypuszczenia co do tego, że on to zrobił, i wymienić świadków. A co ty o tym myślisz, detektywie Gamszu? Cóż, koleżanko, nie cierpię do tego się przyznawać, ale nie jestem pewien, że już więcej kupuję tą sprawę przeciwko panu Powersowi. Jednak czuję się nieco zły wobec pana Edgeworth'a. A właśnie, jak Edgeworth się miała?
A jak właśnie Edgeworth się miewa? Edgeworth, po prostu nie mamy już nad nim kontroli. Widziałem go w poczekalni, jak po prostu rozwalił papierowy kubek z gorącą, gorącą kawą w środku. Wow. Rozmawiaj o płonącej wściekłości, kolego. Wow, furia Edgeworth'a. Tak, który łamie papierowe kubki. Kubki, butelki? A powiedz, co się w ogóle stało z tą pustą butelką? O, butelka ze środkami usypiającymi? Cóż, mam wobec tego jakieś dla ciebie dobre informacje. Znaleziono tutaj odciski ofiary pana Jacka Hammera na tej butelce. A więc to oznacza... Tak, wygląda na to, że ten, kto właśnie położył Powersa do snu, był nikt inny jak tylko ofiara. A więc miałem rację. No i czy ktoś jeszcze może wątpić, że Powers jest niewinny i że to Hammer tak naprawdę zamierzał coś zrobić? Dobra, butelka po środkach usypiających dodana do zapisów sądowych. Wystarczy przypytywania Gumshoe? Jeszcze głębiej się zanurzamy do studia. O, witaj. A co ty tutaj robisz? O, po prostu czyściłam tą przebieralnię. Przypuszczam, że WP już nie będzie jej więcej używać, więc... Co? Co? Dlaczego? Ale WP jest niewinny. Tak, i jestem naprawdę wdzięczna za to, co wy wszyscy zrobiliście. Ale... W tym tygodniu jest już ostatni odcinek Stalowego Samuraja. Co? Nie! Dlaczego? Ja tego nie oglądam.